Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry World War 3 i dzisiaj zajmiemy się jednym z uderzeń dostępnych w tej grze. I to chyba będzie taki pierwszy materiał i teraz też się zastanawiam nad formą tych materiałów, bo o ile takiego typu uderzenia mogę omówić właśnie jakby w odrębnym odcinku, to niektóre uderzenia, że tak powiem, nie są dla nas gołym okiem widoczne. Można by powiedzieć, chociaż to nie będzie poprawny podział, że mamy uderzenia aktywne, w których coś robimy, w których coś działamy, i uderzenia pasywne, które, no, że tak powiem, po prostu odpalamy i one funkcjonują. My nic z nimi, że tak powiem, nie robimy. I nie wiem właśnie, czy nie zrobię jednego materiału o takich uderzeniach pasywnych, który będzie po prostu zbierał to wszystko w takim dużym poradniku materiale i właśnie takie uderzenia aktywne będą zebrane w takich pojedynczych filmach. Napiszcie, czy chcecie właśnie taką formę, czy może jednak chcecie, żeby każde uderzenie, nawet takie, które no nie pojawiają się, można powiedzieć, aktywnie na ekranie, też było omówione, dostało osobny właśnie swój odcinek. Ale dzisiaj zajmiemy się jak najbardziej aktywnym uderzeniem, które sprawdza się praktycznie w każdych warunkach, na każdej mapie i które moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę przydatne. To jest taki mały, w sumie nie całkiem taki mały, bo on teoretycznie powinien mieć około 90 cm długości, rozpiętość 70 cm i na dodatek może on ważyć 5 kg i przenosić ładunek o wadze 1,5 kg, więc to wcale takie małe nie jest. I skąd ja mam te dane? Bo to są dane dotyczące polskiego właśnie quadrocoptera drona Dragonfly, czyli Ważka. I to jest projekt, to był projekt, który naprawdę był kontrowersyjny, dlatego że on się wiązał po pierwsze z wojskami obrony terytorialnej, to już część osób myśli, o, no to na pewno były kontrowersje. Druga kwestia to był fakt, że on był dość mocno, że tak powiem, popierany, był dość mocno, że tak powiem, promowany przez ówczesnego ministra Macierewicza. No to już w ogóle wiemy, że w tym momencie kontrowersje lecą z grubej rury, grubego działa, grubego kalibru były kontrowersje i wiele osób w ogóle, tak jak czytałem polską prasę, bo to w polskiej prasie wyczytałem, bo na przykład prasa zachodnia czy zachodnie blogi bardzo radośnie do tego drona podchodziły, w sensie one jakby wypisały dane, wypisały to, co o nim myślą i stwierdziły, że no w sumie to może być fajne. Czy to będzie miało sens funkcjonowania, czy to będzie faktycznie dobrze działało, to jest już kwestia drugorzędna, ale sam zamysł jest spoko. Natomiast polskie gazety, że tak powiem, wylały na tego drona falę krytyki, falę jakichś tutaj niedopowiedzeń, pomimo że to nie do końca tak wyglądało i w sumie to by mogło się przydać i w sumie miałoby to sens, tylko że jakby chyba wtedy no po prostu wszystko było na nie i jakby nie dostrzegano też sensu posiadania dronów, pomimo że teraz te drony okazują się być bardzo pomocne, no tak jakby tego drona nie widziano w polskiej armii, a nie daj Boże, żeby jeszcze w wojskach obrony terytorialnej. To już w ogóle bez sensu, nie? Ale ogólnie mi się wydaje, jest to ciekawy projekt, ciekawa platforma, która by naprawdę dawała niezłe możliwości żołnierzom. Zresztą to w grze World War 3 widać. I na początku będziecie się tym dronem bawić przede wszystkim jako małym zabójcą, małym kamikadze, który będzie podlatywał do wrogów, do grupek wrogów i będzie po prostu taktycznie wybuchał. I właściwie tak ten dron został z jednej strony zaprojektowany, bo jest to właściwie dron, który ma być wykorzystania jednorazowego. Mamy po prostu jeden raz go użyć, sobie go ostatecznie zdetonować, ale wbrew pozorom, zanim zrobimy wielkie boom, to można prowadzić również obserwacje, rozpoznanie i identyfikację celów. Czyli oprócz robienia wielkiego boom, da się z tym dronem coś innego zrobić, da się coś innego uzyskać. Na dodatek możemy ten dron wyposażyć w różnego rodzaju głowice. Możemy je wyposażyć właśnie te drony zarówno w głowice, które będą służyły do zwalczania piechoty, jak i lekkich pojazdów opancerzonych. Te głowice mogą mieć 1,5 kg. I one mogą być albo odłamkowo burzące, albo termobaryczne, albo kumulacyjne. I to nam daje jak najbardziej szeroki zakres celów, bo możemy zarówno sobie zaatakować personel przeciwnika, jak i również lekkie pojazdy. Dodatkowo ten dron ma zasięg 10 km i może działać 20 minut. Nie jest konieczna stała kontrola tego drona, dlatego że on może działać całkowicie niezależnie i on wtedy sobie dany obszar monitoruje, kontroluje. Również ponoć była możliwość tego pojazdu zintegrowania z różnego rodzaju systemami naprowadzania, więc on mógł być również naprowadzany automatycznie na cele. Po prostu żołnierz go wypuszczał i on sobie już tam był sterowany przez system i atakował konkretny
cel. Na dodatek to nie było tak, że ten dron musiał zostać za każdym razem zniszczony, można go było wbrew pozorom wykorzystywać również kilka razy, dało się go, że tak powiem, ściągnąć z powrotem i jak najbardziej mógłby on wypełnić taką rolę małego, mobilnego obserwatora dla na przykład niedużych oddziałów, bo ten dron waży tylko 5 kg, to nie jest wcale dużo. Zresztą w ramach rozwoju projektu najprawdopodobniej powstałyby drony właśnie nastawione na to, żeby one były wyłącznie obserwatorami, niekoniecznie musiałyby być to drony kamikadze, mogłyby być to typowe drony obserwacyjne, które po prostu po zakończeniu misji by się, że tak powiem, ściągało z powrotem do bazy i potem wykorzystywało jeszcze raz. Więc jak najbardziej mi się wydaje, coś takiego ma sens. Zresztą w grze World War 3 bardzo się tym małym cudeńkiem zaskoczycie, bo na początku faktycznie będziecie sobie atakować jakieś tam cele, ale potem zaczniecie robić za obserwatorów. Ja szczerze powiedziawszy w momencie zacząłem grać jako obserwator, zwłaszcza jak się ma termowizję, to się można bawić jak najbardziej w tym momencie w wykrywanie wrogów nad jakimś danym obszarem. To owszem, to nie jest tak skuteczne jak ten system automatyczny, te różne systemy właśnie automatyczne wykrywania, które mamy w grze, bo one aktualizują pozycję wrogów, wykrywają tych wrogów na większym obszarze, jednak to pozwala niekiedy drużynie po prostu się, że tak powiem, odnaleźć na polu bitwy, kiedy takiego systemu nie ma. Bo informacja, że gdzieś tam jest przeciwnik w okolicy i to, że on tam na nas czyha, to jest informacja naprawdę wartościowa, bo ona pozwala nam, że tak powiem, no precyzyjnie zaatakować, więc taki system ma bardzo dużo sensu i on jest bardzo, bardzo przydatny. Na dodatek, szczerze powiedziawszy, gracze jakby nie zwracają uwagi na te drony, więc no likwidują niektórzy je, bo jakby widzą, że to jest zagrożenie, ale niektórzy w ogóle na to nie zwracają uwagi, biegną sobie, no coś tam brzęczy. No i takie podejście pozwala nam bardzo skutecznie, że tak powiem, wykrywać przeciwników i oznaczać ich naszym sojusznikom, którzy jak są ogarnięci, to raczej to dość dobrze wykorzystają. Też mi się wydaje, na przykład w przypadku, kiedy gracie dowódcą drużyny, to fajnie jest właśnie wybrać sobie zestaw, w którym macie drona, bo on wam pozwala oznaczać właśnie wrogów, pozwala wam oznaczać cele dla drużyny, a wy na przykład możecie być gdzieś umiejscowieni na jakimś budynku, który jest dość odosobniony, ale jest w niedalekiej odległości właśnie od na przykład celu. I to jest naprawdę fajne, bo praktycznie nie ruszając się z miejsca, nie dość, że nabijacie punkty sobie, to jeszcze nabijacie punkty drużynie, bo robicie zwiad, przygotowujecie po prostu możliwość skutecznego ataku, bo wiedzą, gdzie mają atakować wasi członkowie drużyny i na dodatek wiedzą, gdzie są wrogowie. Owszem, można posłać system automatyczny, ale wbrew pozorom on aż tak długo nie jest w stanie, że tak powiem, podświetlać wrogów i, że tak powiem, po jakimś czasie się on po prostu wyłączy i już w tym momencie nie macie podglądu. Natomiast mając takiego drona, macie podgląd wtedy, kiedy chcecie. Więc mi się wydaje, to jest bardzo praktyczne, ja to stosowałem i właśnie w takiej formie jak najbardziej się to sprawdza. I zauważyłem, że jak na początku jakby gracze nie reagowali na to, że oznaczam cel, to potem, że tak powiem, zaczęli bardzo aktywnie atakować oznaczone właśnie przeze mnie cele, bo jakby wiedzieli, że to jest pewny cel, że on tam gdzieś jest i trzeba go po prostu odstrzelić. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że to nie oznacza, że wszyscy mają latać na dronach, bo to nie wiadomo jak skuteczne jest, tylko mi się wydaje warto, żeby to przede wszystkim wykorzystywali dowódcy właśnie tego typu drony, bo one pozwalają na skuteczną obserwację pola walki i mogą po prostu ułatwić orientację zarówno początkującym, jak i zaawansowanym graczom, no bo jednak wiadomo, że nadchodzą wrogowie z tej, a z tej strony, to jest bardzo istotna. No a nie zawsze te zwiady automatyczne moim zdaniem działają tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast tutaj możemy działać bardzo punktowo, bardzo precyzyjnie, działać na konkretnych kierunkach, po prostu wspierać konkretne działania i jak najbardziej mi się wydaje, taki dron jest po prostu świetny. To jest naprawdę moim zdaniem skuteczna broń. Za bardzo małą ilość punktów dostajemy naprawdę mocarną zabawkę, no bo właściwie to, że on może zabić kilku wrogów i to, że możemy się zdetonować, to jest najmniejsza zaleta tego dronu. Największą zaletą jest właśnie obserwacja pola walki i no, możliwość analizy tego, co się dzieje. To jest moim zdaniem największa zaleta tego dronu i tego uderzenia, więc jak najbardziej każdemu dowódcy polecam właśnie takiego drona, zwłaszcza jeśli na przykład macie problem z dowodzeniem, coś wam nie idzie, nie potraficie ogarnąć się w sytuacji na polu bitwy, to polecam wam się udać w jakieś odosobnione miejsce, jakoś nie za daleko, żeby to nie wiadomo gdzie tam w lesie na samym środku niczego było, na przykład na takim Smoleńsku. Tylko chodzi o to, żeby udać się w takie w miarę bezpieczne miejsce, żeby nikt was nie ostrzelił i wypuścić właśnie takiego drona. On wam pozwoli, że tak powiem, obserwować wszystko z góry
i wiedzieć zarówno, gdzie są wasi członkowie drużyny, jak i wasi przeciwnicy. Zwłaszcza jeśli macie termowizję, to warto sobie, że tak powiem, wybadać i umieścić to w tym dronie, bo to daje wam naprawdę duże możliwości, zwiększa dużo możliwości obserwacji. Co do funkcjonowania tego systemu w rzeczywistości, to na pewno to nie byłoby wcale takie proste i takie kolorowe, jak jest w grze World War 3. Jednak trzeba pamiętać, że takie systemy teraz na polu bitwy będą coraz istotniejsze. Właściwie można powiedzieć, że drony w najbliższym czasie praktycznie że zdominują pole bitwy w dziedzinie rozpoznania i w dziedzinie naprowadzania, dlatego że jak widzimy to na przykładzie konfliktu na Ukrainie, no takie drony mają bardzo dużą możliwość działania, trudno je wykryć, trudno je zestrzelić, a na dodatek one po prostu bez większego trudu są w stanie przekazywać informacje swoim jednostkom i jak najbardziej są w stanie bardzo precyzyjnie naprowadzać. Na dodatek utrata takiego drona nie wiąże się praktycznie z żadnymi kosztami ludzkimi, bo ten dron jest no, tylko maszyną, którą tracimy, natomiast operator jest bezpieczny, więc to jest na pewno kolejna rzecz, która przemawia za dronami. No i też możliwość stworzenia bardzo małych, bardzo lekkich statków, które nie tylko trudno wykryć, ale w ogóle trudno zniszczyć. Więc to wszystko składa się na to, że te drony będą na pewno rozwijane i Polska jest, póki co mi się wydaje, jednym z państw, które najintensywniej i najlepiej, że tak powiem, prowadzą rozwój dronów. Te drony, które my produkujemy, są najnowocześniejsze na świecie, więc możemy się nimi chwalić. I jak najbardziej mi się wydaje, to będzie w przyszłości nasza zaleta. Mam nadzieję, że nie rozmienimy jej na drobne. Właśnie produkcji i rozwoju dronów, bo po prostu będziemy mogli bardzo skutecznie rozpoznać wroga i on nawet nie będzie o tym wiedział. I każde wojsko będą czegoś takiego potrzebowały, nie tylko regularne wojsko. W sumie wojsko obrony terytorialnej to też jest takie regularne wojsko, może bardziej ochotnicze wojsko, ale jak najbardziej, jeśli będą chciały być one profesjonalne, to będą musiały posiadać takie systemy. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie właśnie o takich dronach, jak waszym zdaniem spisują się w grze World War 3, czy je lubicie, czy może jednak raczej nie. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!